Mamy przed sobą kolejny przykład na obliczanie napięć nici. Tutaj siła napięcia nici T1, a tutaj T2. Oczywiście podobny przykład już był w pewnym momencie. Być może pamiętasz, z sufitu tutaj na linkach wisiał sobie jakiś przedmiot. Robiliśmy taki przykład w jednym z wcześniejszych filmów. Natomiast w tym przykładzie chciałabym też Twoją uwagę zwrócić na coś ciekawego, coś czego wcześniej nie było. No i zobaczmy, tutaj wisi jabłuszko powieszone w taki troszeczkę jeszcze inny sposób niż tutaj. Tutaj jest zaczepiony na suficie jeden sznurek, a drugi zaczepiony na ścianie. Kąty nachylenia sznurków są następujące. Tutaj na rysunku może nie jest to wiernie odtworzone, ale takich danych będziemy używać. Jeszcze ciężar jabłuszka, niech to będzie po prostu dla uproszczenia 1 newton. Tutaj według tej nomenklatury z tymi wersorami EY i EX to będzie minus 1 newton w kierunku EY. O, no i teraz postarajmy się znaleźć wartości sił T1 i T2. Tutaj ten rysunek być może jest troszeczkę zaciemniony, więc narysujmy sobie jeszcze raz. A zanim zaczniemy sobie jeszcze raz rysować, to chciałabym zwrócić Twoją uwagę na coś takiego, że tutaj mamy 30 stopni, żeby po prostu już Cię nie przerażało to, że ten jest zaczepiony na suficie, a ten jest zaczepiony sznurek na ścianie, to zauważ następującą rzecz. Tutaj jest 30 stopni, tak? Tutaj jest kąt prosty, więc i tutaj jest 60 stopni, więc i tutaj jest 30, tak? Z kolei tutaj jest 60 stopni, tutaj jest kąt prosty, więc i tutaj jest 30 stopni, tak? Więc tak naprawdę mamy taki układ bardzo symetryczny. To wyjaśniam od razu na samym początku, żeby było to jasno podkreślone, że tutaj mamy symetrię, tutaj i tutaj jest ten sam kąt. I wymyśliłam taki przykład dlatego, że chciałam, żebyś widząc coś takiego może nietypowego, tutaj jest coś trochę dziwnie, tutaj na ścianie, tutaj na suficie jest zaczepione, tutaj na ścianie, żeby się od razu nie przerażać, że to jest coś trudnego, że to jest jakieś dziwne zadanie, tylko być może to jest tak zrobione tylko dla niepoznaki, a tak naprawdę sytuacja jest prostsza niż myślimy. Więc jak sobie tutaj tak czytelnie już bez tego jabłuszka wiszącego narysujemy, to mamy tak, tutaj mamy siłę grawitacji minus 1 newton w kierunku Y, tutaj mamy siłę T1, tutaj mamy siłę T2 i oczywiście zaraz sobie to pokażemy na równaniach, ale możesz pewnie sobie wyobrazić już teraz, że skoro mamy do zrównoważenia tylko siłę tutaj skierowaną w dół, przez dwie siły tak skierowane pochyło, które dodatkowo jeszcze działają tak symetrycznie, tutaj pod tym samym kątem do poziomu, to możemy się spodziewać, że będzie jakaś symetria między tymi siłami, tak? Że po prostu będą takie same co do wartości, tak? Pomyśl nad tym chwilę, czy masz takie intuicyjne przeczucie już teraz, kiedy rozwikłaliśmy zagadkę tych 60 stopni i zaczepienia na ścianie, że to jest po prostu kwestia tego, że te dwa sznurki są tak symetrycznie do poziomu rozwieszone. Pomyśl, czy teraz widząc, że to jest taki symetryczny układ, masz taką intuicję, która Ci mówi, że o, tutaj wynik powinien być też nie taki całkiem, że tam jakieś po prostu dwie liczby wyjdą, tylko że one będą ze sobą związane jakoś symetrią. Symetria w fizyce jest często ogromnym uproszczeniem i ułatwieniem i myślenia, i uzyskiwania wyników. I nawet w zadaniu, właśnie w szkolnym zadaniu na napięcie i naprężenie nici, czasem taką symetrię można zauważyć i dzięki niej mieć jakieś wyobrażenie o tym, jaki może być wynik. Dobrze, więc zobaczmy. Rozkładamy na składowe. Tutaj mamy T1x. Tutaj mamy T1Y, a tutaj mamy T2X, a tutaj mamy T2Y. Tak? I pierwsze, co widzimy, to jest to, że zakładajmy, że tutaj te składowe X i Y to już są po prostu wartości, bo kierunki widzimy, mamy zaznaczone na rysunku. No i teraz nasza naczelna zasada, którą się kierujemy przy rozwiązywaniu takich zadań, to jest druga zasada dynamiki Newtona. Ten punkt tutaj, czyli ten punkt tutaj, gdzie wisi, gdzie zawieszone jest jabłuszko, ma spoczywać. Na początku spoczywa i zawsze ma spoczywać, więc nie przyspiesza, czyli ma przyspieszenie równe 0, a skoro ma przyspieszenie równe 0, to z drugiej zasady dynamiki suma sił działających
na ten punkt, w tym punkcie ma być równa również 0. I to się tyczy obydwu kierunków, zarówno kierunku x, jak i kierunku y. To zapiszmy sobie najpierw dla kierunku x, co widzimy? T1 i x, jeśli się umówimy, że tutaj T1 i T2, x i y to są już tylko wartości, a zwroty, czyli to czy ma być plus czy minus, już wnioskujemy z rysunków, to możemy powiedzieć tak, że T1x minus T2x to się równa 0, a dla kierunku y mamy T1y plus T2y minus działający w kierunku do dołu 1 N to jest również 0. No i oczywiście jeszcze trygonometria, która mówi nam, że dla siły T1 mamy coś takiego, że T1x przez T1 to jest kosinus 30 stopni, czyli pierwiastek z 3 przez 2. I dla składowej y, składowa T1y przez T1 to jest sinus 30 stopni, czyli 1/2. No i to samo, jeśli jedynkę zastąpimy dwójką, to będzie to samo. No ale wykorzystajmy te dane, więc co mamy? Przejdźmy sobie tutaj. Mamy tak, T2x, T1x jest równe T2x, tak? Czyli pierwiastek z 3 przez 2 razy T1, tak? Bo T1x to jest pierwiastek z 3 przez 2 razy T1. To się równa, ponieważ dla siły T2 mamy dokładnie to samo. Gdyby tu wszystkie jedynki zastąpić dwójkami, to będzie tak samo, prawda? Również pierwiastek, to się równa pierwiastek z 3 przez 2 razy T2. Tak, czyli rzeczywiście tutaj nam się skraca i jest T1 równe T2. Czyli ta symetria, której żeśmy się spodziewali, jest odtworzona bardzo szybko w tym jednym równaniu, które mówi, że składowe poziome się równoważą. Plus jeszcze tu kąt jest taki sam, więc jak składowe się równoważą i kąt jest taki sam, to już jest, stąd już, to już wystarczy, żeby stwierdzić, że siły są równe co do wartości. Dobrze. A teraz jeszcze musimy dojść do tego, jaka jest ta wartość, więc wstawmy tutaj T1y, to jest stąd 1/2 T1, 1/2 T1, T2y to jest 1/2 T2, no i minus 1 N, minus 1 N, coś takiego jest równe 0. Teraz 1/2 T1 plus 1/2 T2 to jest po prostu stąd 2 razy 1/2 T1, 1/2 razy 2 T1 minus 1 N to się równa 0, czyli T1 minus 1 N. To się równa 0, a więc T1 to jest 1 N co do wartości. Podobnie stąd wynika, że T2 ma wartość również 1 N. Taki prosty przykład na bardzo prostych liczbach, ale co dla mnie było ważne tutaj, żeby Ci pokazać, to właśnie ta symetria tego układu, która jest w ogóle bardzo ładna. Zauważ, że tutaj ta, że to jest taka w ogóle idealna symetria. Tu jest 1 N, tu jest 1 N. I tu jest 1 N, a jeszcze do tego te wszystkie trzy kąty są równe. Tutaj jest, zobacz, tu jest 30 stopni plus 90, czyli 120 stopni. Tutaj tak samo, 30 plus 90, czyli 120. No a zostaje z 360, zostaje jeszcze 120, czyli tu również 120 stopni. Taki idealnie symetryczny rozkład tych sił. No mam nadzieję, że Ci się ten przykład podobał, że rozwiązanie go coś Ci dało i zapraszam do oglądania kolejnego filmu.